Siemaneczko i uszanowanko. Halo, halo Polska. Jest tu kto? Michael z USA, witam. Halo, halo. Siema, co tam? Witam pani drogą. Hola, Polonia. O, Meksyko, witam, Meksyk. Mexico, dalej, vámonos. Vámonos, papi. Lecimy, papi, papasito, z tematem. Na grubo. Bye-bye. Na zrzutku Polska. Bizon? Bizon BS. Bizon BS-ik, tak, to się chwali. To się chwali, Polska, witamy. Tak, Meksyk z Meksyku, ze Stanów Zjednoczonych, do Polski, za ocean, za wielką wodę. Oj, lecimy. Właśnie tak, Besik sobie jedzie przez Amerykę, ku słoneczku. Zobaczcie, panowie, pojechał w centralne Stany Zjednoczone. A tutaj właśnie mamy kolejny, co mniej więcej by wyglądał właśnie tak jak w tym 1993 roku, pod koniec, gdzie był właśnie transportowany takim właśnie kontenerem 40 stóp długości. Bo te są 45, tak jak mówiłem, są 53. No, więc zobaczcie, tak by to mniej więcej wyglądało. No, coś niesamowitego, że można kombajn zbożowy, header 5-metrowy, bizonka, besika, normalnie sobie przygarnąć przez ocean za wielką wodę, gdzie ja się tutaj obecnie znajduję, wiadomo. Więc można? Można, pany. Wszystko jest możliwe. A oto, drodzy widzowie, kontener właśnie 20 stóp, czyli połowę tamtego. Zobaczcie, właśnie tak. Niektórzy z was sugerowali, że mianowicie mogła być taka opcja, że sam header przyjechał takim drugim kontenerem. Mogło tak być. A jak wyszło w praniu? No, ciekawe, ale to tak to wygląda. Wiadomo, że BS-ik nie zawitał pociągami, wagonami tego typu, tak? O, tu tego typu. Tylko na statku, tak? Przez ocean, za wielką wodę. Więc to można po prostu uruchomić. Wyobraź, jak mniej więcej by to mogło wyglądać. Jak to było z tymi tematami, jeżeli chodzi, czy były dwa kontenery, czy jeden. Ja myślę, że był jeden. Mogły być dwa, czemu nie? Na sam header to by robiło sens, ale to teraz takie zgdybanie, tak? Sami rozkmincie, piszcie w komentarzach poniżej. Tutaj zaprosiny. Zaczynamy debatę w tematach. A tak się prezentuje właśnie, już bez kontenera, same podwozie 20-stopowe, 20 stóp. Były też 45 stóp, 40, 53 i 20, więc jak to było, to kto to wie. Idziemy sobie, widzowie. Zobaczcie, co tu mamy fajnego, mega cysterniaka. Mega byłoby coś takiego właśnie. To jest 20-stopniowa, 20 stóp. Ropy nawalić, pany. Ile tutaj jest? Czekaj, ta sekundeczka. O, 26 tysięcy czy tysiaków litrów. No, bez wodkłany. 26 tysięcy litrów. Takim to by se potankował. Uhuhu. No i jak, drodzy widzowie, myślicie, że co? Bizon Long by się zmieścił na takiej nóweczce? Ale nowencja, ja cię. No, tutaj wężyki, żeby wam, jak ciśnienie kół spada, to się reguluje. Co myślicie, jak myślicie, za wysoko? No, myślę, że za wysoko. Nie udałoby się. Trochę lipta. Trochę lipa. Na wkurzeniu kaczuszka, kaczucha. Tak się dzieje, pany. Zobaczcie, co tu mamy w tym temacie. Jest to na przedłużonym podwoziu, można powiedzieć. Uuu, kurde, co tu się stanęło? Co to, autobus? Zobaczmy, pany. Ale się przedłużył. No, taki to się fali, panie. No to teraz czekamy na farmę. Właśnie jaką? Nie na kanapki, tylko taką, taką. No to właśnie straż pożarna w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Troszeczkę jakby to było w Szwecji. Stoją sobie, czekają w bojowym stanie. Zobaczcie, gdzie jest drabina. Stany Zjednoczone. Mamy tutaj właśnie oto straż pożarną ochotniczą. Zobaczcie, jakie koguty z tyłu. To nie są elektry. Jest to jednak federalny sygnał. Nie wiem, czy widzicie. Dom, gdzie strażacy sobie tutaj trenują. Zobaczmy, jak wyglądają te tematy.
federalny sygnał. No widzowie, drodzy, żeby wyjaśnić to już raz, tak już konkretnie. W Polsce byłem urodzony, miałem 12 lat, przyleciałem do Stanów Zjednoczonych, był to rok 1990 w skrócie. Więc mam na imię Michał z Polski, urodzony w Krakowie, później mieszkałem na Górnym Śląsku, ale jak dostałem amerykańskie obywatelstwo, to na amerykańskim paszporcie po prostu zmieniłem sobie na Michael, czyli Michał, czyli E dodane i L na końcu, bo wiadomo, po angielsku nie ma L litery, więc Michael, więc dlatego tak zostało Michael z USA. I tak wygląda ten kanał. No, bo tutaj wiadomo, w Stanach Zjednoczonych jestem jako Michael, a w Polsce jestem jako Michał. Michael z USA. Widzowie, słuchajcie, co tu się stanęło? Gdzie ten Michael zawitał? Czyżby do Egiptu? Co to? 5. Zobaczcie, takie tematy w Stanach Zjednoczonych. Ktoś by pomyślał, że takie właśnie oto dzieła będą stworzone w Stanach za murem. O! Ale patrz ta, jakby z tego zrobił kombinat rolniczy, przykładowo SKR lub PGR, Błękicio, wkrótce. Fajnie by było? Ten pan chyba się z tym zgadza, zatem pozdrawiamy, nie z Egiptu, lecz z centralnych Stanów Zjednoczonych. Co to człowiek nie wymyśli ze swojej pasji? Można? Można. Podziękował. Michael z USA. Zobaczcie, tu się znowu dla Michaela zrobiło tramwajowo. Co tu się stanęło w Ameryce? Polska wita. Czy to Stany? Kto to wie? Rany, rany. Pojechał jeden, a teraz jedzie drugi. O, czekaj ta. Co tu się stanęło? Zielono się porobiło. Uwaga. O, jedzie, jedzie. Fajna rzecz jest w tym temacie, że drodzy widzowie, słuchajcie, oni używają policyjnych syren. Jeżeli ktoś wejdzie i będzie blokował ulicę. Zielony podjeżdża, słuchajcie. Siemano. Wsiadamy. Kto wsiada? Dzisiaj święto Ameryki, słuchajcie, jest 4 lipca. Zatem... tramwaj pełny. Jeden i drugi. Jadę. Przez centralne Stany Zjednoczone. Czym ta się? Elo, elo. Ciao. Oh no, I'm just waving. Ja tylko pomachałem. Myśleli, że na stopa jadę z tematem. O kurna. Coś się pobrudził trochę. Chyba od prądu. Michael z USA, urodzony w Krakowie, ale mieszkał na Górnym Śląsku, zanim wyjechał, wiadomo, lata 90. lato. Zatem takie oto właśnie tramwaje były. I takim sobie teraz pojedziemy. Koloru czerwonego. Tak to pan. Zatem zobaczmy, jak jest wewnątrz, jak wygląda wewnątrz. Idziemy wzdłuż torów kolejowych. Uwaga, nadchodzi tramwaj. Oto nasz tramwaj podjeżdża. No to jedziemy, proszę Państwa. Łodzie czekają. Operator. Światełka świecą, drodzy, więc ciśniemy z tematu. Wiadomo, patrz, nie wolno. Numer to boje. I asked her
Pozdrowienia dla mundurowych. O, źle zaparkował ktoś. No to dyskoteka. Halo, halo. Siema, siema. Dzielnicowego też pozdrawiamy. Ema, Beki, właśnie jedziemy po szosie. Każdy zna ten szum. Jak to się pochodnie mówi? Michaelowi trzeba co? Wiatru w żagle, aby PGR Błękicio stał się rzeczywistością, abyście mogli zawitać do Stanów Zjednoczonych Centralnych. Macie zapro, wszyscy zapraszamy. Teraz trzeba tutaj tylko troszeczkę wiatrzyska. No bo panie kapitanie, co na śniadanie? No, takie wieści w Stanach Zjednoczonych. Więc dziękuję wam serdecznie, mega podziękowania za kibicowanie w tematach Longa, amerykańskiego Władka i różnych innych tematów. Zatem za sterami wsiadamy właśnie tu, kręcimy centralne Stany Zjednoczone w tym kierunku i musi się dziać. Zatem do dzieła, trzymcie się, elo. Nawet w Dzień Ameryki panowie nie mają święta. Śmieci trzeba ogarniać. Tak jak to pamiętasz za komuny, tu się siedziało z tyłu i się jechało dalej z tematami. Robi się już troszeczkę ciemno, zatem jaki przystanek? No to panie operatorze, zamykamy drzwi. No to jadę, światełka świecą.
mamy światełka. Właśnie. Już jest noc. Jak już widać, wszystko zakurzone, bo fajerwerki działają. O, czy ma ślad stopu? No chyba nie. Do zajezdni. Jadą. Światła stopu funkcjonują. Teraz drugi pan też zajeżdża już do zajezdni. Ostatnia runda, jak widać, operator muzy na fulla. Dobrze mu się dzieje. Tak, do muzyczki, bye bye. W tym czasie do zajezdni, w tą stronę. Koniec, panie operatorze. Fajerant. Zajeżdżamy. Jezdnia tramwajów, jak wyglądają nasze muzeum tramwajowe. Wszystkie sobie stoją. Tak wygląda dom, gdzie sobie tramwajki spoczywają i szykują się na kolejne wyjazdy. Jezu, garaż. Słuchajcie, widzowie, ile bizonów by się tu zmieściło? I centralne Stany Zjednoczone, jak widzicie. Fajerwerki. Rodziny Ameryki. Niby 240 lat temu. Ale to u was nic dziwnego, drodzy widzowie, ponieważ zobaczcie, wszyscy się cieszą. Walimy. Witamy centralnie. To się nazywa po temacie. Czas jechać do domu. Dobrej nocy, widzowie. Zatem posłuchajcie, drodzy widzowie. Majka wam coś opowie. No po prostu wyjaśnię wam, sprostuję tematy, jeżeli chodzi o dlaczego tak długo niektóre projekty zajmują. Dlaczego nie jest to od razu. Dużo z was pisze do mnie: no Majka, dawaj ten PGR, błękicio. Lecimy cię, odwiedzamy i tak dalej. Gdzie transport bizona? Czego dalej nie szukasz BSI-ka? Co z amerykańskim Władkiem? Gdzie są kolejne sprzęty, które znalazłeś? Bo mam, zgadza się. Fantastyczne wersje eksportowe, słuchajcie. Gotowe, żeby kręcić nowy materiał, content. No bo kreatywność jest zawsze u Michaela. Chyba. Więc, tak jak mówię, no główną przyczyną, jeżeli są opóźnienia, no to będę wam po prostu mówił, jak, o co pięć, jak jest. No, ludzie pracy, tak? Michael, przeciętny obywatel w Stanach Zjednoczonych,
trzy fuchy nawet. No cóż, niestety tego typu gabaryty, no już jest to gruby temat, jeżeli chodzi finansowy. No sama logistyka, transporty, przykładowo, dam wam przykład, żeby przywieźć Bizona Longa 5000 do mnie tirem, wołają 10 tysięcy dolarów, no to wam daje do myśli, a gdzie tutaj w ogóle mechanicy, części, cuda, no. No i zakupy kolejnych sprzętów, więc no niestety sorry za wypociny, ale mówię wam o co 5 w temacie, jak jest. No i tak jak mówię, że mam pełno mega pomysłów na super kreatywne odcineczki, wojaże, tak dalej. Mam już miejscówki, gdzie BS-ik w ostatnim miejscu stał. Mam też namiary do pana, który po prostu szukał tego, jeździł do tego BS-a co drugi dzień, można powiedzieć, tak. Chciał go później zakupić i tak dalej, więc no cóż, mam pełno różnych tematów, jeżeli chodzi o gdzie nagrać. Miałem jechać tu, tam, nie chcę zdradzić za dużo za kulisami. No, ale niestety, no, realia, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o... Mamy tutaj do czynienia już gabarytowe tematy, to nie są już tam człowiek pracy, normalny obywatel. No chyba, że w szósteczkę walnę, no, konkretnie, to będzie wtedy po prostu... O, właśnie, chyba komunikat dostałem chyba od loterii. No, więc no sorry, że jeżeli rozczaruję nie jednego z was, że ja wiem, że to Ameryka, ale no niestety no nie ma co za dużo filmików oglądać, bo nie jest zawsze tak kolorowo. Większość ludzi żyje normalnym trybem, albo gorzej, albo lepiej. Różnie to bywa, tak samo jak u was w Polsce. Więc poza tym wy macie Amerykę, o czym mówimy teraz, lub lepiej, bo Europa i tak dalej zaawansowana z technologią i tak dalej. ETP, ETD. Więc nie ma co się zagłębiać w temat, ale no mówię wam o co piszczy w trawie, tak? To nie opowieści zielonego lasu, tak? Więc mówię co jest, o co kaman, jak jest. No. Więc niestety nie mam żadnych patronów medialnych, nie robię składków czy składek jak inni youtuberzy i tak dalej, więc po prostu no jest to, co jest. No. Sam walczę jak lew w klatce z tematami. Daję na radę tyle, ile się da, ile okoliczności, możliwości i czasowe, bo wiadomo, jak się jest w dwóch pracach i trzecia na weekendy, no to no, trudno, żeby mieć czas, tak? Jeszcze tutaj rodzina i te inne te tematy, tak dalej, tak? Sami wiecie, jak jest. Więc to jest głównym powodem, dlaczego jest taka... Tak to długo zajmuje niektóre tematy, więc myślę, że będziecie więcej kumać, o co biega. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o tematykę serducha SW400 i Longa, w ogóle jego część druga, part 2 remontu z płockim mechanikiem, no to tak jak mówię, żeby to wszystko, żeby się udało, że to wszystko dopiąć ten temat, no to wiąże się z jednym, tak? Wiadomo, grube tematy finansowe. Nie jest to po prostu przejażdżka w parku, tak? No, Michael, widzicie, siedzę tutaj, wciskam gaz do oporu, przyspieszam. Materiałem po prostu do odcinków. Jest gruby, jest po prostu... No mówię wam, że byłoby mega odcinki. Ja jestem gotów, tak jak widzicie, gaz do oporu. Przyspieszacz jest na fulla. Truja i gazu wiadomo do czego. Światełka się palą, więc można ruszać, ale no zawsze jeden temat powstrzymuje osiągnięcie celów, no więc tak to, takie buty 7-milowe. Mianowicie, jakie będą losy dalszych nagrywań i w jakim etapie, na jakim, jeżeli chodzi o etap czasowy, jak to będzie wyglądało. Na razie mamy, bym powiedział, mega pauzę, ponieważ no tematy finansowe nie pozwalają, żeby realizować marzenia dalej. Wszystko tematy stoją. Niestety, niektóre życie, samo życie, widzowie sami wiecie, nie przeskoczy się niektórych tematów. Nie jest to po prostu możliwe. No, więc
Sorry, że mam tutaj troszeczkę smucę, ale lepsze realia niż po prostu obuda i fałsz i kłamstwo. Po prostu mówię wam jak jest. Więc kibicujcie dalej, żeby ten PGR Błękicio powstał. Wtedy będziecie mogli mnie odwiedzić. Serdecznie zapraszam, jak się to wszystko ogarnie. Żniwa w Ameryce, polskie. No, więc byłoby mega. Zatem może w tunelu zapalą się jakieś światełka. Zobaczymy. Na razie, jak widzicie, zbiornik zboża pusty. Czeka bizona generalny remont. Klepisko do wymiany, łożyska do wymiany. No, pasę do wymiany, wiadomo, serducho SW400 do remontu. No bo ten kombajn w tym momencie na dzień dzisiejszy nie nadaje się do pracy. No. Ten silnik, to serducho nie nadaje się do pracy po prostu. No. Więc musi być to zrobione na tip-top, żeby to po prostu wszystko funkcjonowało, a nie żadne niebezpieczeństwa go trafiły. Więc jest to eksponat muzealny, 50-letni kombajn. Więc no, nie ma co tu się dziwić, ale myślę, że będzie jeszcze hulał. Po prostu zajmie to troszeczkę dłużej czasu, żeby to wszystko zrealizować. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, panie i panny i panowie. Więc trzymajcie się, do usłyszonka. A co będzie dalej, to wyjdzie w praniu. A tak jeszcze na zakończenie, mamy tutaj tak zwany pumper, straż pożarną, klasyk starego typu. I żeby było wesoło, ktoś sobie zrobił z tego co? Pizzerię. W sensie, tutaj jest piec, komin, jest normalnie otwarcie i jest zrobione jakby pomieszczenie wewnątrz, więc zapraszamy na pizzę do straży pożarnej. Pizzę elegancką, bardzo pyszną. Tutaj właśnie taki oto dowód, co człowiek nie potrafi z pasji wymyśleć. Z tego miejsca pozdrawiam serdecznie wszystkich łowców bizonów, pasjonatów, miłośników sprzętu rolniczego z polskiej produkcji, z czasów PRL-ów. No i tak jak mamy tutaj Dziki Zachód, ja się obecnie znajduję. Michael z USA pozdrawia was. Do następnego. No i właśnie, widzowie, mamy tutaj można powiedzieć fabryczny przykład. Jeżeli będę odnawiał amerykańskiego Władka T25, a tak naprawdę T30, bo to jest seria 305 Belarus. Tu mam taki właśnie fabryczną ulotkę, co sobie zakupiłem, fajnie do kolekcji. Wiadomo, mój był z kabiną, bo bez kabiny jest to na przedni napęd i jest to 310, więc mamy tutaj fabryczny jakby wzór, można powiedzieć wzornik. Śmieszne jest to, że właśnie te kolory, ja myślałem, że ten kolor będzie to taka czerwień meksykańska jakby, a niestety ona jest pomarańczowo-czerwona. Tak w sumie jak mam ten Hebel do bizona Longa 5000, co był to z rocznika 85 i bodajże taka czerwień pomarańcz jakby. Więc fajnie sobie zobaczyć emblematy, otworzyć te wszystkie, mam teraz też, zdobyłem książkę obsługi, słuchajcie, więc pole jak jest, zwał jak zwał, nic nie jest siane. A czemu? No bo wiadomo, Bison Long niestety 5000 serducho, trzaśnięte do bani, kompresji zero w ogóle praktycznie, zatem no trochę Lipton z tematem. Ale no będziemy musieli czekać, aż będzie to zrobione, tak? Poza tym po zespoły go czekają remont part 2. Pozdrawiamy mechanika płockiego. No, czekamy na ciebie, panie. Więc trzeba też łożyska wymienić, pasy, wiadomo, żeby bizonik hulał. Kto wie, może na tym polu. Ale mniejsza, powracając, zobaczcie, tutaj jest właśnie ta druga strona, gdzie są wszystkie parametry. Fajnie takie coś mieć. Wszystko mam opisane, co i o co 5, o co kaman w temacie. No, wszystkie fabryczne podpowiedzi. A to tak wygląda właśnie ten, co ma na 4 napęd. No i ROPS, czyli z protekcją zamiast kabiny. Tu gdyby ciągnik się powalił czy urwał. No, tak to wygląda, więc jakby ktoś z was, widzów,
serdecznie wiedział, jakie numery farby są Władka, bo bodajże kiedyś wyczytałem chyba RAL 3010 czy 3030, dokładnie nie pamiętam, jaki to jest ta pomarańcz, czerwień. No i wiadomo, kość słoniowa na Felgi, to drugi temat, byłbym mega wdzięczny, Michael z USA. Zatem tak to, takie wieści z krainy Zielonego Lasu. Jedziemy z tematem, Władek jest, będzie szykowany, pali na pierwszego strzała, słuchajcie, zaraz tutaj wyciek będzie ogarnięty, ta rurka właśnie cieknie, już mamy pod pacjentem, działamy, będziemy badać elektrykę, zobaczymy co temu dziadu się dzieje, no bo wiadomo, trzeba koguta, elektrę tutaj dać, panie, tak, tak, i trójkącik, wiadomo jakiej firmy, więc Władek dobrze się ma, no i zaraz go weźmiemy w obroty. I będzie się działo. Okna otwarte, czyli typu klima. Działamy z tematem, działamy. To nie radyjko, tylko ogrzewanie, panie. No, dokładnie. Nasz tutaj Raul, mechanik, wymienia wąż. Widać, stary wygląda tak, zajechany, więc Władek musi dostać nowy paliwa. I działamy z tematem. Co nie, Raul? Yes! Yes! Elegancko. Będzie dobrze, będzie gitara. Widzowie, czas, żeby odpalić Władka. Tu troszeczkę było czyszczone przeze mnie. Więc zobaczymy, co się dalej. Załączamy prąd. Ok. Gazik dajemy do połowy. Sprzęgła tu trzeba po prostu wdepnąć. Dociągamy, no i palimy. Władek ożył po jakimś dłuższym przestaniu. Zobaczcie, dostał nowy węzyk, paliwa, elegancko. Jest, łokieć, panie, łokieć. Mamy to. Elegancko, teraz trzeba będzie ten węzyk. Następny. Mega słoneczny dzień, tak robi się właśnie chmurki, zobaczcie. Zatem, drodzy widzowie, jaka jest mega różnica. Zacząłem czyścić właśnie ropą, samą ropą, punkty, które po prostu nie widziały słoneczka. Zobaczmy, jak jest pomiędzy, przed, tutaj troszeczkę już jechałem po temacie, ale zobaczcie tutaj fabrycznie i fajnie to wygląda. Jest to taki w sumie jakby kolor, prawie bym powiedział czerwień meksykańska, ale w sensie niekoniecznie, bo wygląda pomarańczowo więcej. No i tu mamy, widzicie, jaka różnica. Zobaczmy sobie tu, cyk. Doczyściłem bak z góry. Troszeczkę jeszcze tutaj. No wiadomo, zostało. Później może będzie do malowania, tak? Ale zobaczcie, ciekawostka. Nie wiem, czy widzicie. O, napisane, po 500 godzinach pracy trzeba ściągnąć dolną część powietrza czy pojemniczka na powietrze, no i wymyć, tak? I dodać oleju, więc oryginalny emblemat. O, czekajcie, elegancko, jak nówka. Więc fajny ciągniczek. Wężyk zostaliśmy, już wymieniliśmy, już nie cieknie, więc prace dalsze trwają. W przyszłości będzie trzeba taki kolor tutaj właśnie dać wszędzie, na cały ciągnik. Jakby ktoś wiedział, w komentarzach poniżej dawajcie, jaki to jest RAL, czy tam może 30, 10, nie wiem dokładnie, jakie numery by były Władimirca, oryginalne, T25. Amerykański Władek potrzebuje farby również też. Będzie to prawdopodobnie kość słoniowa, jak widzimy tutaj, tak, no właśnie, więc to też trzeba było wyprysnąć. Zatem takie buty. Działamy dalej, prace trwają.
zawsze polecam na bizony, elektry, tak jak powinno być fabrycznie, nie jakieś chińskie tandetne G. Trzeba wspierać polskich producentów, tak, jako lokalni patrioci. No, za miedzą czy nie, za oceanem czy nie. Elektra nadal istnieje, dalej są halogenówki na lustrach 24 V, więc trzymajcie tak. Z tego miejsca pozdro byku, Tomku, trzym się. Dokończę swój projekt. Elektra posłuży latami, się cieszę, że dotarła. Teraz czekamy na membranę i kielich w zbiorniku zboża. Pozdro byku, elo. Już zostało tutaj zaorane poletko malutkie. Słuchajcie, ale tak naprawdę Michael z USA, widzowie, miłośnicy bizonów i w ogóle fani, czy tam można powiedzieć, pasjonaci polskiej myśli technologicznej, tak? Pozdrowienia wszyscy rolnicy na te żniwa, żebyście mieli bezawaryjne, właśnie, żeby wam membrany sygnalizowały elektry, tak? Tego typu, wiadomo, że zbiorniki są pełne, bezawaryjnie lub tego typu wyższe. Zależy, kto jakąś ma. Ale ja bym polecił za wielkie wody wam właśnie elektry. Słuchajcie, możecie kupić nadal. Istnieje firma Elektra. Tego typu już nowoczesniejsze jakby rozwiązanie na lusterko. O, już szerokie. Naprawdę robi to robotę. Nie tam jakieś chińskie gówna, nie jakieś tam ledy, sredy. Wjeżdżamy w halogenówki. W sensie na H1, na H2 albo H3. Tak, to jeżeli jest to polski sprzęt, trzymajcie tą właśnie tradycję i kulturę. No i wtedy to będzie tak fajnie jak na kombajnie. Więc Michael z USA z tego miejsca was żegna i życzę jeszcze raz pełnych, bezawaryjnych żniw i wtedy traktor. A traktorzystów również pozdrawiamy, jeżeli zobaczycie taką lampę odblaskową, która daje wam sygnał, że zbiorniki są full. Podjeżdżajcie i sypiemy. Elektra wita. Tam gdzie bizony, tam ursusy. Gdzie ursusy, tam elektry. Czy w drugą stronę. Pozdro za wielkie wody, za oceanu. Trzymcie się do następnego. Elo. Siema Polsko. Hi Michael z USA.